Pomimo pandemii i obostrzeń, życie kulturalne w Radomiu nie ulega totalnej stagnacji. Już w przyszłą niedzielę w naszym mieście rozpoczną się 13. ogólnopolskie spotkania filmowe Kameralne Lato. Organizatorem jest oczywiście Stowarzyszenie Film Forum. Staramy się oczywiście festiwal kontynuować, rozwijać. Staramy się realizować go zgodnie z wytycznymi sanitarnymi ogłoszonymi przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Staramy się, żeby wszystkie główne sekcje i cele programowe wydarzenia zostały zrealizowane. To przede wszystkim oczywiście będzie edukacja filmowa. Edukacja filmowa właściwie łącząca profilaktykę społeczną z taką formą działań kulturotwórczych. Poza warsztatami dla ochotników odbędzie się oczywiście filmowy konkurs główny. Spośród ponad 170 zgłoszonych filmów widzowie zobaczą 20. Głównym obiektem festiwalowym będzie elektrownia. Ja oczywiście przedstawię tutaj kolejną istotną informację, czyli jury konkursu głównego tegoroczne. Myślę, że to jest bardzo zacne grono. Przewodniczącym jury będzie krytyk filmowy Tomasz Raczek, który weźmie udział we wszystkich projekcjach, spotka się również z radomską publicznością. Hasło tegorocznego festiwalu bezpośrednio nawiązuje do pandemii i wyraża nadzieję na powrót do normalności. Od nowa budzimy się do życia, od nowa zaczynamy rozmawiać na temat miejsca sztuki, sztuki filmowej w życiu człowieka. Od nowa staramy się zapraszać Państwa do sal kinowych, które przez wiele tygodni stały puste. Od nowa próbujemy wskrzeszać sektor kreatywny, przemysł filmowy. Budzimy się w nowej postrzeczywistości, ale cóż, nie zwijamy skrzydeł, działamy tak jak możemy. Programy edukacyjne będą realizowane dzięki wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Warsztatami, które tak naprawdę w bardzo dużym stopniu tą młodzież, która w wakacje ma inne aktywności, w jakiś sposób ukierunkowuje, w jakiś sposób dajemy im alternatywę do tego, żeby można było w sposób przyjemny, ale też i edukacyjny spędzić ten wolny wakacyjny czas. Współorganizatorem wydarzenia jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. Funkcjonariusze planują akcję uświadamiania młodzieży na temat zagrożeń związanych z internetowym hejtem i używkami. Przy atrakcyjnej formie, takiej jaką tutaj festiwal prezentuje, łatwiej jest nam dotrzeć do młodzieży, łatwiej jest nam do osób młodych dotrzeć z przesłaniem, które tak naprawdę jest bardzo proste, tak? Żebyśmy byli my bezpieczni i żebyśmy mogli to bezpieczeństwo tak naprawdę popularyzować. Kameralne Lato potrwa od 9 do 15 sierpnia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na kameralnelato.pl.